Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zwierzęta i zapraszam do oglądania. Nartnik duży jest szeroko rozpowszechnionym gatunkiem. Zamieszkuje niemal całą Eurazję i północne skraje Afryki. W Polsce spotykany na całym obszarze kraju. Nartnik duży należy do rzędu pluskwiaki, posiada wydłużone, smukłe ciało. Głowa jest mała, wyposażona w parę oczu, parę czułek oraz w aparat gębowy kująco ssący. U części osobników występują skrzydła. Ubarwienie ciała brązowo-szare. Samice są większe od samców. Nartnik duży zamieszkuje prawie każdy dostępny akwen wodny. Zimę spędza na lądzie, zagrzebany w zeschłych liściach, w ściółce lub w mchu. Porusza się po powierzchni wody ruchem ślizgowym, wykorzystując napięcie powierzchniowe wody. Nartnik duży żywi się głównie bezkręgowcami, owadami i ich larwami, które wpadły do wody. Samica składa jaja pod powierzchnią wody na roślinność lub na kamienie. Może złożyć do 20 jaj. Rozwój trwa do około 4 tygodni. Wzięty do ręki potrafi boleśnie ukąsić. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ja się już z Wami żegnam. Cześć!